Filip Niwet, Kamil Heller w Świdnicy, konferencja prasowa przy 45. Rajdzie Świńskim Krause. Cześć. Cześć, witam wszystkim, cześć Karol. Witam wszystkich, Kamil, cześć. No i fajnie, że wy startujecie. To już takie potwierdzenie startu w pierwszej rundzie Intercars rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, Rajdzie Świńskim Krause, 45. Rajdzie Świńskim Krause. No piękna tradycja. No tak, w ogóle o 45, czy taki w miarę okrągły? Tak, okrągła. Dobrze, idealnie. Tak, startujemy oczywiście w tym roku. Zwycięzcy tego rajdu to tak w historii są ciut wyżej, prawda? Półpięterka. No właśnie, tak chcemy się zapisać na kartach historii, także no, w tym roku walczymy jakby o, będziemy walczyć, mam nadzieję, o zwycięstwa. Będziemy się od pierwszego metra, że tak powiem, bić ze wszystkimi o sekundy i myślę, że tutaj będzie bardzo, bardzo dobry sezon się szykuje w Polsce, bo tych samochodów R5 będzie bardzo dużo. Myślę, że z przodu to jest Maciek Rzeźnik, Gabryś, Marcin Gagacki, Kołtun, Kasperczyk. No, gdzieś tam też my. Niwet. Nie wiem, kto jeszcze z potwierdzonych osób. Podobno Brian ma jechać. Więc sezon wygląda naprawdę super. Będzie sporo samochodów, na pewno też tych prototypowych, czyli zbudowanych z zewnątrz Fiestą, Skodą, Polo, nie wiem, co tam teraz jest. Citroen chyba w środku, najczęściej z Lancerem w podzespołach lub Subaru, więc myślę, że sezon będzie super. Oczywiście mocna obsada w Ośce, bo jakby chłopaki, no z tego co wiem, już Darka Polońskiego nie będzie, jedzie Mistrzostwa Europy, ale jedzie oczywiście Tomek Gryc i myślę, że tam jest zawsze też zacięta walka, jest na co patrzeć, bo na noże idą chłopaki strasznie, więc my w tym roku też jakby wszystkich serdecznie zapraszamy, bo na pewno tanio skóry nie oddamy i cel jest taki, przygotowujemy się cały czas, żeby od pierwszego odcinka iść po prostu pełnym piecem i walczyć o zwycięstwo. No i Świdnica, klasyczny rajd, klasyczne rozpoczęcie, tak jak mówiliśmy podczas konferencji. Lubisz ten rajd? Nie no, zdecydowanie, do Świdnicy zawsze chętnie tutaj wracam. No faktycznie klasyczne odcinki rajdu świdnickiego, Rościszów, Walim. No, jest to klasyka, nie być na tym odcinku, no to nie wiem, chyba wtedy się rajdu w ogóle nie zna. Natomiast no, bardzo fajny rajd, te wszystkie odcinki są bardzo szybkie i jednocześnie techniczne, także no myślę, że jest duża przyjemność z jazdy, z dyktowania, nie mogę się doczekać. Właśnie, Rościszów, Walim, ten Walim i tak jak powiedział Janek, no, że niektórzy narzekają na to, że tego typu odcinki czy tego typu miejsca jedą wielokrotnie, ale to może być takie polskie Col de Turini w takim innym troszeczkę wymiarze, ale pamiętam w zeszłym roku, jak byłeś tutaj gościem, także w Świdnicy na spotkaniu z uczniami, to opowiadałeś o tym, że i ten odcinek można pojechać ciut inaczej, że ten odcinek, wspominaliśmy także podczas konferencji o tym, że także na takim odcinku można znaleźć taki tryb jazdy, tak to nazwę, który pozwoli pojechać ciut szybciej i to nie w jednej sekundzie szybciej. Pierwszy odcinek specjalny wygrany w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski. No ja, tak jak już mówiłem, bardzo lubię ten odcinek ze względu na to, że to był mój pierwszy odcinek wygrany w klasyfikacji generalnej w Mistrzostwach Polski. Myślę, że ta radość była porównywalna do wygrania później pierwszego rajdu szutrowego, później asfaltowego. Myślę, że ten asfaltowy na końcu już nie był tak wielką radością, jak były te dwa pierwsze momenty w moim życiu. I zawsze, wszędzie, jeszcze raz to powtórzę, można znaleźć, droga się zmienia, nowy asfalt położą. No, cokolwiek, gdzieś krzaka nie ma, zabrali kamień i się otwiera cięcie, tak? Ważne, żeby to wszystko zauważyć, dobrze przeanalizować, dlatego nie można też podejść do takiego odcinka czy rajdu zupełnie tak sztampowo i po prostu okej, jechaliśmy go w zeszłym roku, spójrzmy sobie na te notatki, może poprawmy te, które były, my po prostu będziemy od początku wszystko pisać na czysto, na jakby tak, żeby być super przygotowanym i żeby ten opis był perfekcyjny, nie za wolny, ale też nie za szybki, żeby był taki jak trzeba i optymalny do tego, żeby ten odcinek wygrać. Także my będziemy po prostu robić wszystko, będziemy pracować nad ustawieniami w samochodzie, będziemy pracować nad sobą, ja przede wszystkim nad jakimś szybkością reakcji, nad swoją techniką jazdy. Kamil musi pracować dalej nad swoją wagą, także myślę, że wszystko będzie jak należy i że tego 21, dobrze mówię? Kwietnia po prostu będziemy w dyspozycji takiej stuprocentowej, bo do niczego innego jakby w tym sezonie już nie dążymy, tylko do tego, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i tu nie ma wymówek, jaki samochód znamy. Załoga się już też zna dość dobrze, więc pozostaje nam tylko po prostu walczyć. A to ważne mieć takie dobre podstawy, prawda? Że ufać sobie w samochodzie.
Nie no, zdecydowanie to jest najważniejsze. Bez zaufania nie ma jazdy. Tutaj jakby i kierowca musi ufać pilotowi, i pilot kierowcy. Wtedy jest taka komfortowa jazda. Komfortowe jak dyktowanie i kierowanie. Także no bez tego nie ma dobrej jazdy. Nie ma dobrej jazdy. No, my na dobrą jazdę liczymy i widzimy się w Świdnicy już za niecały miesiąc. Da się mieć dobrą jazdę właśnie, tak zwane ćpaj sport, tak? dobrą jazdę. Właśnie, my tą dobrą jazdę uzyskujemy sobie właśnie przez tą adrenalinę, to przygotowanie, ten samorozwój, do którego to wszystko prowadzi, ta dyscyplina, która jest jakby wprowadzona, żeby ten wynik był na samym końcu. Także wszystkim to bardzo polecam. Sport jest bardzo dobry i myślę, że można wiele osiągnąć i nie ma takich rzeczy, których się w ogóle nie da osiągnąć, jak człowiek coś sobie założy i bardzo mocno o tym marzy i bardzo mocno czegoś chce. Także wracając, do zobaczenia, tak, z Świdnicy 20 pewnie 1, a wcześniej pewnie będziemy już na Zapoznaniu, więc wszystkich serdecznie zapraszamy do nas do serwisu. Mamy nowy zespół, ale równie przyjazny i miły jak ten poprzedni, więc wszystkich serdecznie będziemy witać. Jak będzie ktoś miał ochotę zrobić sobie z nami zdjęcie, to też zapraszamy. Z Romanem Krestą, tak? Z Romanem Krestą, z niejakim Romanem, tak jest. Malina on jest, dobrze mówię? Malina, tak zwany Malina. Malinem to ja sobie z nim cały czas rozmawiam, opowiadamy sobie czasu, mówię, Malina, ja pamiętam jak też byłem na Barum 2001 jako kibic i tak ci nie kibicowałem, mówię, tylko Januszowi Kuligowi, że się w głowie nie mieści. Modliłem się, żebyś nie dojechał, mówię, chociaż jakąś awarią oczywiście, niczego więcej. No, ale teraz, bo oczywiście żartuję, natomiast teraz się bardzo, bardzo polubiliśmy. Roman jest, no, tak jak mówiłem, fenomenalnym człowiekiem, bo jest chyba jedną z niewielu osób na świecie, która jest doskonałym inżynierem, jeszcze do tego dalej piekielnie szybkim kierowcą. Także łącząc to wszystko, myślę, że mam nadzieję taką, że mamy dobre podstawy i dobrze zbudowany zespół do tego, żeby odnosić sukces. Czy powiem wam szczerze, już nie mogę się doczekać tego rajdowego weekendu, tych wszystkich przygotowań, tej całej atmosfery. Jak spotkamy się na Osidrze w Świdnicy, jak będzie badanie kontrolne, wy będziecie robić Zapoznanie z trasą, zobaczymy te samochody. Głód rajdowania, głód rozpoczęcia sezonu jest, a te słowa wypowiadali do państwa Filip Dziwet i Kamil Heller. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie, do zobaczenia. Do zobaczenia, pozdrawiamy.